Kochani, PESEL sprawił, że ciągle mnie coś bolało. Kości, stawy, zaczęłam robić badania, wszystkie wychodziły źle. Zaczęłam jakieś tam maści kupować, ziołowe smarowałam. Wstąpił syn, wracał tu z dotyku nieba od was z kościoła i pyta się, co ciebie, mamo, boli? Jarek, wasz Jarek tu z tego kościoła mocy. I mówi, może chcesz, żebym obmodlił, może chcesz, żebym położył ręce. Ja, wierzysz? Ja mówię, wierzę. Wstałam z tej wersalki, oczywiście obmodlił mi ten bark, który za chwilę już przestał boleć, a bolał mnie wiele lat. Wiele lat smarowałam i łykałam tabletki. Za jakiś czas znów byliśmy z mężem u Jarka i zaczęłam masować nogę, że noga mnie boli, w kostce, w kolanie. Obmodlił mi to. Później kręgosłup szyjny, kręgosłup lędźwiowy. Wszystko przeszło. No, przychodnia przysłała mi SMS-a, żeby zrobić badania, bo dawno nie robiłam badań. Badania wyszły dobrze. I cholesterol, i cukier, i wszystkie inne blaszki miażdżycowe zwapniały, a miałam 40% zwężenia żył. Matko jedyna, myślę sobie. Panie Jezu, to przecież Ty cały czas rządzisz moim życiem, bo ja o tym wiem, ja w to wierzę, ale to mój syn, który chodzi w Duchu Świętym, sprawił swoimi rękami, wierząc zawsze, chodzi w wierze, to mój syn to sprawił. Panie Jezu, ja w Ciebie wierzę. Panie Jezu, ja jestem Twoja. Panie Jezu, amen. Amen.